Z nami Damian Rasak. Damian, no wymarzony debiut, pierwszy mecz w nowym klubie i od razu zwycięstwo. Jak ocenisz ten mecz? Trudno było wyrwać te trzy punkty? No chyba jak każdy widział, było bardzo ciężko dzisiaj. Warunki atmosferyczne no, nie sprzyjały, można powiedzieć, grze. Natomiast no nic, bardzo się cieszymy z tych trzech punktów. No, każdy widział, że każdy z nas dał 100% i że te trzy punkty wywalczyliśmy. Potrzebowaliśmy ich jak tlenu no i o to chodzi, żeby właśnie walczyć do upadłego i właśnie te punkty zdobywać, bo takie mecze są przełomowe i mogą nas pociągnąć w dobrym właśnie kierunku. Czy to dzisiejsze zwycięstwo to taki naprawdę porządny zastrzyk energii i takiego dobrego nastawienia przed meczem z Legią? Nie no, oczywiście jak najbardziej. Te trzy punkty były nam bardzo potrzebne właśnie, żeby podnieść morale, bo wiemy z jakimi trudnościami zespół się zmagał, także tym bardziej te trzy punkty przed tak ważnym meczem z Legią bardzo cieszą. Ja niestety nie będę mógł pomóc kolegom, bo czwartą żółtą kartkę dostałem, jestem bardzo zły na siebie, ale jestem przekonany, że na tej właśnie pozytywnej fali emocji i morali zespołu właśnie chłopacy kolejny raz dadzą z siebie 100% i też będziemy się cieszyć po końcowym gwizdku. My też mamy taką wielką nadzieję. Debiutowałeś dzisiaj w Górniku. Jakie to uczucie? Jesteś, można powiedzieć, już wyjadaczem ligowym, bo przecież wiele sezonów oglądamy cię na boiskach, ale jakie to uczucie w nowym klubie właśnie wyjść na murawę w nowych barwach? No bardzo duże podekscytowanie i na pewno te emocje mi towarzyszyły przed pierwszym gwizdkiem. Natomiast no po prostu bardzo, bardzo się cieszyłem z tego i bardzo chciałem pomóc drużynie, co w dzisiejszym meczu chyba mi się udało. Mówię, zawsze jestem typem zawodnika, który zawsze daje z siebie 100% na boisku, więc dzisiaj to przyniosło rezultaty, ale mówię, każdy z nas dzisiaj świetnie się zaprezentował, ale tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo się cieszę z tego debiutu, zmieniłem otoczenie, ta pozytywna dawka emocji mi towarzyszy, także jestem bardzo szczęśliwy, że dzisiaj ten debiut był zwycięski i na to też bardzo liczyłem.